Jan Bosko urodził się 15 sierpnia 1815 roku w wiosce Becki w Piemoncie. Pochodził z ubogiej rodziny. Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec i matka musiała sama wychowywać 3 synów. W dzieciństwie mały Janek pracował jako pastuszek. Organizował dla kolegów spotkania, podczas których powtarzał co do słowa kazanie z niedzielnej mszy, a następnie popisywał się umiejętnościami linoskoczka. Zabawiał też przyjaciół, pokazując różne sztuczki czy opowiadając przypowieści, których słuchali chętnie zarówno dzieci, jak i dorośli. Jako dziecko miał proroczy sen, wyjaśniający sens jego przyszłej misji. Przyśniło mu się, że zostanie pomocnikiem Chrystusa. W wieku 9 lat rozpoczął naukę. Najpierw u mieszkańców wsi, potem u księdza. W 1826 roku w wieku 11 lat przyjął pierwszą komunię świętą. Rok później był zmuszony opuścić dom rodzinny, ponieważ jego starszy brat wywoływał awantury z powodu nauk pobieranych przez Jana. Uważał to za stratę czasu. Janek pracował jako stajenny, a po 2 latach wrócił do domu. W 1831 roku w wieku 16 lat zapisał się do szkoły powszechnej. W międzyczasie szył, robił likiery, pracował jako szewc i sprzedawca w kawiarni. W kwietniu 1834 roku, gdy miał 19 lat, zapragnął wstąpić do franciszkanów. Jednak po rozmowie z pewnym księdzem zdecydował się wstąpić do seminarium diecezjalnego. W seminarium poznał Alojzego Comollo, którego uważał za wzór. Postanowili wspólnie, że ten, który pierwszy z nich umrze, nawiedzi w nocy drugiego i powie, czy jest zbawiony. Alojzy zmarł pierwszy i powiedział Janowi, że jest już w niebie. 5 czerwca 1841 roku w wieku 26 lat Jan Bosko przyjął święcenia kapłańskie. Niedługo po święceniach towarzyszył innemu kapłanowi w odwiedzinach więźniów, w tym dzieci. Stan dzieci, uwięzionych w tych miejscach, pozostawionych na najgorsze wpływy i mających przed sobą w perspektywie życia niewiele poza szubienicą, wywarł na nim takie wrażenie, że postanowił poświęcić swoje życie na ratowanie tych nieszczęsnych wyrzutków. 8 grudnia 1841 roku, w święto Niepokalanego Poczęcia, gdy ksiądz Bosko przygotowywał się do mszy świętej, zakrystianin wyprowadził z kościoła obdartego Urwisa. Był to Bartolomeo Gerelli, który został pierwszym uczniem oratorium. Wkrótce dołączyli do Bartolomeo towarzysze. W lutym 1842 roku oratorium liczyło 20 chłopców. W marcu tego samego roku 30, a 4 lata później, w marcu 1846 roku, 400. W tamtych czasach młodzież często pracowała w ciężkich warunkach, ponad 12 godzin dziennie. Taką właśnie młodzieżą, która zamiast uczyć się, podległa wyzyskowi fabrykantów, zajmował się ksiądz Bosko. Pomagał im też w znalezieniu pracy. Wraz ze wzrostem liczby chłopców pojawiła się kwestia odpowiedniego miejsca spotkań. Przy dobrej pogodzie, w niedzielę i święta odbywały się spacery w okolicach Turynu. Ksiądz Bosko, wiedząc, że muzyka łagodzi obyczaje, zorganizował również zespół, dla którego kupił kilka starych instrumentów dętych. Zapoczątkował również działalność szkół wieczorowych, gdzie po zakończeniu pracy w fabrykach chłopcy przyswajali wiedzę z najważniejszych dziedzin. Jego wytrwałość w obliczu wszelkich trudności doprowadziła wielu do wniosku, że jest szalony. Podjęto nawet próbę zamknięcia go w przytułku. Składano przeciwko niemu skargi, uznając jego społeczną działalność za uciążliwą, ze względu na charakter chłopców. Do księdza Bosko dołączyła również jego matka. Mama Margaret, jak ją nazywano, ostatnie 10 lat swojego życia poświęciła na oddaną służbę młodzieży. By pomóc chłopcom, sprzedała nawet własną biżuterię. Liczba zajęć wieczornych wzrosła i stopniowo zapewniono uczniom pokoje noclegowe. W ten sposób powstał pierwszy dom salezjański. Władze miejskie dostrzegły wreszcie wagę pracy, którą wykonywał ksiądz Bosko, i przeznaczyły fundusz na budowę szkoły technicznej i warsztatu. W 1868 roku, aby zaspokoić potrzeby dzielnicy Valdocco w Turynie,
ksiądz Bosko postanowił zbudować kościół. Został on konsekrowany 9 czerwca 1868 roku. Jego patronką jest Matka Boża Wspomożycielka Wiernych. Ksiądz Jan Bosko rozpowszechnił jej kult. Dziś wiele salezjańskich kościołów nosi to wezwanie. W tym samym roku, w którym ksiądz Bosko rozpoczął budowę kościoła, 50 towarzyszących mu księży i nauczycieli utworzyło stowarzyszenie pod wspólną regułą, którą zatwierdził w 1874 roku papież Pius IX. Wkrótce pierwsi salezjańscy misjonarze ruszyli do Ameryki, a nowe placówki zaczęły powstawać w całej Europie. W 1872 roku powstało również Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych. Jaki był stosunek księdza Bosko do podopiecznych? Przy pierwszych kontaktach z biednymi chłopcami nigdy nie omieszkał dostrzec pod brudem, szmatami i nieokrzesaniem iskry, którą odrobina życzliwości i zachęty rozpaliła w płomień. W jego śnie z dzieciństwa, w którym ujawniono mu, jaka będzie jego praca życiowa, głos powiedział do niego: nie ciosami, ale z miłością i łagodnością musisz naprowadzić tych przyjaciół na ścieżkę cnoty. Był to prawdziwie duch, którym ożywiał swoje oratorium. Młodych przyciągały niedzielne spotkania połączone ze spacerami. Ksiądz Bosko odprawiał mszę świętą w Wielkim Kościele i głosił krótkie kazanie na temat Ewangelii. Po wspólnym śniadaniu miały miejsce różne gry. Po południu ksiądz Jan odprawiał nieszpory, udzielał lekcji katechizmu i wszyscy odmawiali wspólnie różaniec. Był także czas na spowiedź. Metoda księdza Bosko nie przewidywała kary. Przestrzeganie zasad uzyskano przez zaszczepienie prawdziwego poczucia obowiązku, przez wytrwałe usuwanie wszelkich okazji do nieposłuszeństwa i przez to, że żaden wysiłek w kierunku cnoty, jakkolwiek trywialny, nie pozostawał niedoceniony. Uważał, że nauczyciel powinien być ojcem, doradcą i przyjacielem. Jako pierwszy przyjął metodę profilaktyczną. O karze mówił: na ile to możliwe, unikaj karania. Staraj się zdobyć miłość, zanim wzbudzisz strach. Ksiądz Bosko starał się pielęgnować we wszystkich swoich wychowankach zamiłowanie do muzyki, wierząc, że ma ona potężny i uszlachetniający wpływ. Zawsze badał uważnie także uzdolnienia i powołania swoich uczniów, a niemałą część jego sukcesu należy przypisać niemal nadprzyrodzonej jasności wglądu w serca dzieci. W swoich regułach pisał: częsta spowiedź, częsta komunia, codzienna msza święta. Oto filary, które powinny podtrzymywać cały gmach edukacji. Ksiądz Bosko był także niestrudzonym spowiednikiem. Uznał, że sama łagodność i perswazja nie wystarczą do podjęcia zadania wychowania. Wierzył też, że zabawa jest dobrym sposobem na rozbudzenie dziecięcej ciekawości. Co więcej, umieścił ją wśród swoich pierwszych zaleceń. Ksiądz Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 roku w wieku 73 lat. W chwili jego śmierci towarzystwo posiadało we wszystkich częściach świata 250 domów, w których było 130 tysięcy dzieci. Rocznie 18 tysięcy uczniów kończyło w nich naukę. Do domu macierzystego ksiądz Bosko wybrał najzdolniejszych ze swoich uczniów. Uczył ich włoskiego, łaciny, francuskiego i matematyki, a zespół ten utworzył korpus nauczycielski dla nowych domów, które szybko wyrosły w innych miejscach. Do roku jego śmierci z instytucji księdza Bosko wyszło ponad 6 tysięcy powołań kapłańskich, w tym 1200 do salezjanów. Najbardziej znanym wychowankiem księdza Bosko był święty Dominik Savio. Do Polski salezjanie przybyli 10 lat po śmierci założyciela. Święty Jan Bosko został beatyfikowany 2 czerwca 1929 roku i kanonizowany 1 kwietnia 1934 roku przez Piusa XI. Jest patronem młodzieży, uczniów i studentów. Jego relikwie znajdują się w szklanym sarkofagu nad bocznym ołtarzem w Bazylice Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie. Święty Janie Bosko, módl się za nami.